W tym liście do Hebrajczyków, który czytamy jako pierwszą lekcję w kolejnych dniach tego tygodnia, naprzemiennie pojawiają się takie trzy podstawowe tematy. To jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa, to jest także Kościół, eklezjologia, pojmowanie właśnie wspólnoty jako Kościół, wspólnoty wierzących. I trzeci motyw to jest powtarzający się także to eschatologia, to do czego zmierzamy, co nas czeka. W dzisiejszym fragmencie mogliśmy usłyszeć o tym, jak nasz wybór co do Słowa Bożego, które słyszymy, czy idziemy za Nim, jesteśmy posłuszni, czy też nie, oznacza także, czy się przyłączamy do tych, którzy byli przed nami w wierze, we wspólnocie wierzących, w Kościele. Czy przyłączamy się do tych, którzy posłuchali, którzy są naszymi poprzednikami. Czy raczej przyłączymy się do tych, którzy odrzucili Słowo Boże, nie posłuchali tego Słowa Bożego i przyłączają się i dołączamy się my do nich, do tych, którzy idą na zatracenie. Ta myśl jest bardzo ważna, że to nasze słuchanie się zawsze odbywa, słuchanie Słowa Bożego odbywa się zawsze w jakiejś wspólnocie. Przecież uczestniczymy razem w rekolekcjach zamkniętych czy parafialnych. Przecież są epoki takie, w których mamy masowe nawrócenia, masowe ożywienie życia religijnego. Tak to jest. Jan Paweł II w 79 roku, kiedy był w Kalwarii, zwrócił uwagę na to, że ci, którzy pielgrzymują do tego miejsca, mogą skorzystać z czegoś, co nazwał rezerwuarem modlitwy. Wygląda na to, że ci, którzy od wieków pielgrzymują do Kalwarii, jakby nagromadzili w tym miejscu wiele modlitwy, wiele błagania, z którego mogą skorzystać także ci, którzy przychodzą teraz, w tym czasie. Z drugiej strony też jest tak, że ktoś, kto odłącza się sam od wspólnoty Kościoła, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ jest sam, ponieważ jest bez oparcia, bez tego trwania w tej wspólnocie wierzących. Święty Piotr w swoim liście będzie mówił, że mamy się strzec, ponieważ diabeł jako albo podobny do lwa ryczącego krąży wokół nas, szukając kogo by pożreć. Święty Piotr odwołuje się do takiego stylu polowania lwa, który przecież nie atakuje najsilniejszych jednostek, ale idzie za stadem, szukając czy czekając na te jednostki, które są stare, chore, małe, bezradne. I to te są ofiarami lwa, wydawałoby się bardzo dzielnego i mocnego zwierzęcia. Dlatego trzeba trwać we wspólnocie i trzymać się tych, którzy tak jak my chcemy słuchać Słowa Bożego i być Mu posłuszni. Chciałbym dziś poruszyć jeszcze jedną sprawę właśnie związaną z tą modlitwą i wspólnotą. Chcę bardzo podziękować, ponieważ dotarło do mnie, że przez 54 dni za mnie modliło się tą modlitwą, czy nowenną pompejańską, aż 15 osób. Mamy w naszej diecezji grupy apostolstwa dobrej śmierci. Oni bardzo często odmawiają tą nowennę pompejańską, która jest niezwykle skuteczna, która daje mnóstwo świadectw ludzi, którzy mówili, co zmieniło się w ich życiu, albo jak Bóg wysłuchał ich modlitwy. Bardzo dziękuję tym osobom, które się za mnie modliły, dziś zakończyły tę modlitwę i zamierzają też modlić się za kolejnego kapłana, także o jego dobre życie, o także pewnie dobrą śmierć, bo nie tylko to apostolstwo dobrej śmierci modli się za zmarłych, ale także wie dobrze, że trzeba się troszczyć o to, ażeby przyszła dobra śmierć, taka, w której człowiek jest pogodzony ze światem, z Bogiem, z samym sobą i odchodzi z tego świata jako ten, który ma nadzieję na to, że dołączy do tych, którzy są w domu Ojca. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.